będziemy zapływać dziurawą kurtę. A w swoim tempie to zdążymy zrobić do końca roku tylko prawą butę, a przydałoby się jeszcze silnik. Filip, na silnik zaszanieć pierwsza, to nie wiadomo jak będzie. Musimy, człowiek ma albo wymówki, albo wyniki. Tak? Co? Kto tak mówisz? No ona. A, ona. Prawa burta, lewa burta. Zenza, ster i matura. Jaka matura? Twoja, ja już to mam. Wiesz co, Filip? No? Jak Stefańska znowu na ciebie będzie krzyczeć, że ty nie uważasz na matematyce, to wiesz co zrób? Patrz jej w oczy i dotknij czubkiem języka do ostatniego zęba. No to sobie wygląda tak, jakbyś się zastanawiał. No, o czym myślisz? Fajnie, że... No właśnie. A patrzyłeś kiedyś w oczy Stefańskie? Czy ma pan coś na sumieniu? Nie. Nie, zamyśliłem się po prostu. Zamyślił się pan? To dobrze. Myślenie ma kolosalne zmęczenie, jeżeli chodzi o królową nauk. Słucham? Czy mam rację? Tak, oczywiście, pani profesor. Tylko przepraszam, bo ja muszę jechać do Wejherowa, bo pracuję... Pan ma pracę? W Wejherowie mam. To dobrze. A Filip do końca życia będzie czekał w kolejce z ludźmi, którzy nie wiedzą, o której godzinie spotkają się dwa pociągi, które wyruszyły z miejscowości A w B. Wie pan, co to znaczy? To grozi pałą na koniec roku. Pałą? Wielką pałą. Co to znaczy? To znaczy, że rodzice nauczyciele muszą być w ścisłym kontakcie dzień i noc. Będzie musi zaangażować. Ja się zaangażuję, pani profesor, naprawdę. Głęboko. Zaangażować. Mogę jechać już, bo... Przepraszam, bo akurat syn i... No to można było przecież dalej bez mnie. Jak nas pana? Orkiestra, proszę pana, to jest jeden organizm. I każda nutka. Każda! Nawet jak ktoś ma pięć nutek do zagrania. Jest ważna. No ja mam tylko akurat... Słucham? Przepraszam. Jeszcze raz. Przepraszam. 26. Przepraszam bardzo. Thank you.
Ale czarny! Widzisz się sen, choć króla się przedłużyła! Naprawdę, ale może jednak byśmy poskakali ze sobą, co? I raz, i dwa. Patrzcie, kto to robi. W końcu chyba o rytmie masz jakieś pojęcie, prawda? Księżycą Jowisza imiona kochanków Zeusa. Jowisz więzi swój harem w potężnym polu grawitacyjnym, zmuszając faworytów do wiecznej walki o względy. Najbliższa jest mu wierna, lecz wywoła ją. Doskonały, po 120, sam wędziłem. Tak drogo? Jest też po 60 chiński. To ja poproszę ten tańszy. Zaczęło się. Ludzie kochani, chiński hodowlany. 40. Proszę, być nad morzem, świeżej rybki nie spróbować. Proszę. Dziękuję. Do widzenia, ojczyzka. Diabliście. Co tam, tata? Co masz dobrego? Mam tu chodzika. To my weźmiemy hot dogi. Synek, ty mnie nie wyprowadzaj. Wystarczą oni. Dobra. Żart, no. Żart? To marny żart. Thank you.
bo jest taki zwyczaj, kiedy przecież kwiaty się... Proszę pana najmocniej, proszę bardzo, proszę autograf, tak, dla mnie, na Justynę, tak, jestem wieloletnią państwa fanką, no bardzo, możliwe, bardzo. Tak, bardzo proszę, jeszcze zdjątko robię. Tak, tylko chłopczyk, głosuj się, dobrze? O tak, i teraz ładnie, o, dziękuję, i autograf dla Justyny, dziękuję, dziękuję. Kwiaty się daje soliście, rozumiesz? Przepraszam, przepraszam, pan... Słucham? Robert Turski. No właśnie. Publiczność nagrodziła pana owacjami na stojąco. Właśnie. Czy jest pan usatysfakcjonowany ze swojej interpretacji utworu? Słucham? Tak. Wie pani? Jestem bardzo usatysfakcjonowany. Bardzo. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Stu pańska. Przepraszam. Przepraszam bardzo. Przepraszam. Chciałam tylko... Autograf? Chciałam powiedzieć, że bardzo mi się podobało, że się wzruszyłam i chciałam pogratulować. To raczej ja to nic, wie pani. Znaczy nie to, że nic, bo każda rundka jest ważna, ale raczej nie przeceniam. O! Widziałeś? Kto? Ludwik. Na Boga, nie patrz się tak ostentacyjnie. To było naprawdę wspaniałe, co zrobił pański syn. Naprawdę się wzruszyłam. Tak ci się nie podobało. Ja nie podobałam się. No, ale się nie wzruszyłeś. Wzruszyłem się. Ja jestem Filip, a to ta Robert. No właśnie, przepraszam, że mnie przedstawiłem. Robert Tus. Marta Podocka, bardzo mi miło. My panią znamy, ćwiczymy z panią non stop Filip. Naprawdę, okej? Tata sobie lubi rzeźbić po ślaski. To urocze. Panie Robercie, mam nadzieję, że pan się nie pogniewa, ale mam do pana taką sprawę. Można wyjść? Proszę bardzo. Proszę. Poznaj mnie. Przecież ja nie znam. Ale on go zna. No chodź. A kim ona w ogóle jest? Ludwik na Boga. Przecież trzy razy w tygodniu z nim ćwiczysz. Przepraszam. No i co narobiłeś? No, cisz. Tata ma przed sobą wielką przyszłość. Uważaj, żeby mieć twojej przyszłości teraz diametralnie nie skrócił, dobrze? Była pani w Budapeszcie? Nie. Ja w Bukareszcie byłem. No tak, i w Rumunii, i grał na trąbie do Baltyńska. Do Baltyńska. No. A kiedyś z mamą tu krali takie jazzy, że ludzie szaleli. Przestań. Ja właśnie w tej sprawie. Tak? Kiedyś pan pięknie komponował. A skąd pani wie? W mojej branży informacja jest najważniejsza. W biznesie? W biznesie. Ale to może nie tak na parkingu. Zapraszam na kolację. Wow, ale pióra. Jaką mamy multiple. Dziękuję pani bardzo, ale... No tato! Masz szkołę jutro, Filip. Dopiero na dziesiątą! Dziękuję bardzo. Chciałbym panu coś zaproponować. Dziękuję. No, ale może innym razem. Ja liczę na pana telefon. Dobrze. Chodź. Do widzenia. Tomka, cholera. Co to jest, jakiś pan wynajmniej, czy co? Mówię takiemu, że prędzej bałty kaszuby zaleje, niech ja mu pan wie sprzedam, to ten prosi o hamburgera. No, dziadniszcze to. Jojo, panie Stefanie, co tu gadać, jak nie ma o czym mówić? 74. Co pan tam ma? 68. 74, powiedziałem tak? Panie Jasiu, kiedy byłeś 68? Po 82, 47. No, i po co ta różnica?
Szanujmy się trochę. 74 mówiłem. Szybciej, bo przepadnie. Największe poruszenie wywołał młody artysta. Młody? Z Pucka. Robert Bulski, teraz będziesz Bulski. Doktor Bulski, którego widocznie nagrodziła bukietem kwiatów. I owacją na stojąco. Jak stary to przeczyta, to bazejcie. Nic mi nie napisali, że pod jego batutą. Wiesz co, to jest zazdrosny po prostu, że mnie mega fit celebrytka zaprosił na kolację. Ja w ogóle nie jestem zazdrosny, tylko jestem zdziwiony, wiesz? Że taka, wiesz, mega gwiazda telewizji. Ty wiesz, że ją wczoraj widziałem po raz pierwszy z tyłu? Tak, z daleka? No i co? Wspaniała kobieta, wiesz? Strzelaj. Gdzie tam artysta, panie Stefanie? Pan patrzy, to jest celebryt. No to jest z pierwszych stron gazet. Miny mam taką wyżkę za sobą palcem. No, ludzie kochani. No. Ej, tak inna sośka to wczoraj tu nie była. No, miałem tata księgi złe sąsiedzi, a ja poszłam. Ale po co była? Nie wiem, po co poszłam. Pytała ciebie. O co konkretnie pytała? Ale cokolwiek zainteresowana była. A czy mieszkasz sam z synem, czy grasz jeszcze? Z wyglądu to ci powiem taka inteligencja, że ja bym na twoim miejscu... Ludzie kochani... Tata, proszę cię. Dobra, synek. Jedno, dziękuję, kawę sygnę. No, pizdo. Czekam na ciebie z tym malowaniem. Już tam zacząłem. Dobra, już jestem. Gdzie ty był? Z Martą. Przyjeżdżam akurat. Wsiadłeś od tej osoby do samochodu? Jaką mówca? Cała Polska nie zna. Od tego nie wsiadłem, bo by się rower nie zmieścił. A żółty miał być mój. Ale a jakby ona na przykład cię porwała, wywiozła gdzieś? Po co? Dla okupu? Tato, ona ma tyle kasy, że jeszcze chce nam pożyczyć. Jak to pożyczyć? Pytała, co porabiamy i takie tam. No to jej powiedziałem, że remontujemy kuter, ty. Wszystko zarabiasz, wszystkie oszczędności wydajesz na remont domu i jeszcze się nie odkułeś. A ona, że nie ma problemu, że nam pożyczy. Czyś ty zwariował do reszty? No co ty? Filip, nie pożycza się pieniędzy od ludzi, których raz w życiu widziałeś. No im się nie pożyczy, ale od nich to czemu nie? Z banku pożyczyłeś, a nikogo tam nie znałeś. To lepszy układ niż w banku. Ty, ekonomista, maluj. Dobra, nie. Równo. No dobra, zobacz, jak wyszedłeś tutaj. No bo mnie zagadujesz. A ja cię zagaduję. O, przepraszam. Poczekaj. Dzień dobry. Przepraszam, zapytam wprost. O co chodzi? Ona chodzi pani mojego ojca. Syna też. Coś się stało? Zakochała się pani we mnie? Czy to jest stalking? Bo... A skąd pan wie, że to na pana czekam? A nie? Ktoś ten brak sobie wymyślił? A nie można coś dla ludzi? Ale co dla ludzi? No ty blisko polo? Ludzi, ty nie ironizuj, ja cię bardzo proszę. O, patrz! Co? A co tak stoisz, leć? Ja? A ja? Jak w szpilkach po tych schodach mam biegać? No. Porozmawiamy? Wie pani, może inne razy. Okej. Halo, panie Robert, halo! Panie Robert, halo! Oferma.
się pan porwać. Myślałam, że będzie trudniej. Nie nazwałbym tego porwaniem, wrażę ewakuacją. Nie miałem innego wyjścia. Przejdźmy na ty, Marta. Robert? Powiem wprost. Chcę kupić prawa do swoich utworów. Jak to? Nie żartujesz? Ale moja muzyka nie jest na sprzedaż. Twoja muzyka powinna należeć do ludzi, jest dobra. Ale ona nawet nie należy do mnie. Zawsze należała do kogoś innego. Do twojej zmarłej żony. A ty zawsze tak wszystko w tych bokserskich rękawiczkach? Gwarantuję udział w zyskach, nagranie płyty, trasę koncertową z najlepszymi muzykami z pierwszej linii. Wiesz, ja już grałem z najlepszymi muzykami z pierwszej linii, więc... Z Drągalem, Gugulakiem i Spółką. Słuchaj, co to jest? Ty się zjawiasz nagle, wiesz, wyskakujesz z telewizora i myślisz, że możesz wszystkim ludziom wchodzić z buciorami w ich życie? Nie wszystkim. Wiesz co, ja nie wiem, jak mam nazwać to, co robisz. A nie pomyślałeś, że może twoja żona chciałaby, żeby nam się dobrze żyło? A ty myślisz, że jak sypniesz kasą, to wszystko załatwisz? Wszyscy na tym skorzystamy, a przede wszystkim Filip. Nie chciałbyś, żeby chodził do najlepszej szkoły, żeby zwiedzał świat? Oczywiście, żebym chciał, tylko że to jest moje i Filipa życie, rozumiesz? A moja przede wszystkim i wyłącznie moja odpowiedzialność, więc zatrzymaj tutaj samochód. Chcę wyjść. Przepraszam, nie chciałam, żeby tak wyszło. Przepraszam. Chciałabym to jakoś naprawić, może się spotkamy, na spokojnie porozmawiamy. Klub Ferment o 9:00. Dlaczego jej tak zależy na moich kawałkach? No wiesz co, no nie wiadomo, może to są już dobre numery. A jakby to były dobre numery, to już dawno bym je sprzedał. No wiem, to jest chyba kwestia tego, że po prostu jakby nigdy ich jeszcze nie kupił. Chyba to. Aha, no chyba. Nagle się zjawia, wiesz, dziewczyna z 0 grama tłuszczu i szaleje za moją muzykę. No nie wiem, wiesz, no... A może jej ktoś powiedział, że jesteś dobry w czym? No, w tym, no, w łóżku jakby, no, że jesteś bestia. Puma. Także, wiesz, także może faktycznie. Co faktycznie? No, że ciebie jakby... Co? Jakby, no, powiedz to, no. No, że ciebie jakby, wiesz, no, łaknie, no. Łaknie? No. Łaknie? Co ty masz za słownictwo, trójka? Łaknie. No. A weź kręć, dobra, to szybko kręć jak wiertarka. Chciałbym się dowiedzieć, o co w tym wszystkim chodzi. Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o... Naprawdę? Chodzi o pieniądze? Może szczęście nie dają, ale dają możliwości. Mi tata tak mówi, wiesz? Jeszcze mówi, że trzeba się szanować, ludzie kochani. Mądry człowiek. A co twój tata mówi o winie? Tata obwinia, co to? Rybacy to twardziele, rzadko kiedy piją wino. Chcesz spróbować czegoś, co się tutaj jada? Jasne. Marek, myślę, są kaszle psigłe na przejmiskach. Jo, słodkie ruchami. O, jednocze to raz. Nie, raz, wystarczy na początku. Jesteś pewien, że chcesz od tego zacząć? No to wcale nie jest słodkie, to jest taki, wiesz, kaszubski specjał. To można nawet zacząć kolację od ruchami. Przepraszam, zapomniałem, że dla przyjezdnych to tak brzmi trochę, a ty byś pewnie łaknęła, pewnie byś chciała, pewnie Janusz, sałatkę jakąś taką z brokułów, marchewka, tak? Chętnie spróbuję czegoś nowego. Tak, ojciec sprowadzał różnego rodzaju, wiesz, towary sprowadzał. Przemycał ze Szwecji. I raz cały ładunek spadł albo na dno zęzy. Ja się stałem szczęśliwym posiadaczem 30 par dżinsów. Prześmierdziały smarem.
No i przede wszystkim najpiękniejszego Stratocastera na całym wybrzeżu. To było coś. Stratocaster to... Gitara. Elektryczna, kultowa, no co? A to nie wiedziałam. Nie było wyjścia, wiesz, no grałem. I komponowałeś. No to potem. Mama mnie zapisała do szkoły muzycznej imienia Stanisława Moniuszki, herbu krzywda. Na Moniuszkę to się nie dało poderwać żadnej dziewczyny. Zresztą to jest udowodnione, że nic tak nie kończy skutecznie randki jak Moniuszko. Ile razy to sprawdziłeś? To wiele. Wiele razy. A co, nie wierzysz w efekt Moniuszki? Nie wierzę. Poczekaj. Panowie, przepraszam, znacie może prząśniczki? Znam. Radę? Można prosić? To jak to się tańczy teraz? To jak Polkę, co tak teraz? Nie, o pan... Ale możemy to zmienić. Drodzy Państwo, jest z nami autor tego wyjątkowego utworu, który mieliśmy przyjemność dla Państwa wykonać, pan Robert Turski. Brawo! Panie Robercie, zapraszamy na scenę. Dziękuję.
Cześć, Marta. Przepraszam, bo pewnie później dzwonię. Bardzo mi miło. My taty myjemy, to umyte, następnie przykrawamy. Przykrawamy. Wydrążamy w łyżku. Środek. No i grze już. I co ja mu powiem? Ja nie wiem, jak ty tą orkiestrą kierujesz, kiedy tobie trzeba wszystko mówić. Powiedz, że wyjątkowo go cenisz i... Przecież on gra na trójkącie. Ani się nie obejrzysz jako potoska do Warszawy, a już przynajmniej do Berlina zaciągnie. I dopiero będziesz miał minę. On w światowych salonach, a ty dalej będziesz tym kijaszkiem na prowincję wybijał. Ale jestem cenionym filharmonikiem. To jemu powiedz i zaproś do nas na kolację. Tylko koniecznie z potocką. Zrozumiałeś? To może ty jedź. Ja? A kto z nas dwojga jest cenionym filharmonikiem? O, to ona! Nie chowaj się, tylko leć! Nie idę! Coś nie powiedział? Nie będę robił z siebie dumna. Ludwik? A jak oni się umówili na te? Na cze? Na te. Nie idę! Ludwik? Nie. Ćwiczysz? Nie, znaczy, no, tak, czasem nawet mi się tak regularnie udaje. A myśmy się umawiali na teraz, czy na później? A przepraszam, mogę przyjść później, jeśli to kłopot. Nie, proszę bardzo, tylko akurat... Akurat co? Akurat ćwiczyłem. Bardzo piękny dom, taki ciepły. No raczej pole bitwy. Widzisz, wojsko przegrywa z dinozaurami, nie mamy artylerii. Słuchaj, jeżeli chodzi o wczoraj... Nie podobało ci się. Nie, znaczy tak... podobało mi się, tylko... Filip gra? Nie, akurat tego, bo mnie nie odziedziczył. Chodzi sport, wiesz, rywalizacja. Te sprawy... Ostatnio wygrał takie zawody w pływaniu na 50 metrów kralem. Twoja żona. Piękna. Przykro mi. Nabierz się wina? Nie, dziękuję, prowadzę. Masz więcej takich zdjęć? Bardzo lubię oglądać. W pokoju Filipa. Robert, chyba coś się pali. Pali się! Cholera, moje badanie.
otworzyć? Otwórz, proszę pan. To twoje danie. Nie przejmuj się, też nie potrafię gotować. No jak to? Marketing. To co, może zrobię pomidorową? Mam lepszy pomysł. Siedzę i patrzę. Pomożesz? Co? Super. A. Dzięki. Ja się nie poznaję. Ty jesteś jakimś menadżerem w jednym z klubów Marty? Zresztą tego cię nie poznałem. Znajdź w klubów ma. Nie no, w klubie to ja ją poznałem akurat. A wy para? Co? Wy para? Para? My nie, nie. My nie. Nie wiem, czy stary, nie tacy jak ty próbowali. Kojarzysz na przykład tego napastnika na Wielanie. Albo nie, Tomka Pasima, znasz? Nie. W każdym razie nawet on nie dał rady. Do Matusi to wszyscy startowali. Ja też, ale wiesz, na wysokie progi, nie? Złamałby pani Reginowicz. Renia dla przyjaciół.
Właśnie, przepraszam, bo to tata mój jest... Turski. Bóg Maliszewska. Turski Maliszewski. A to... Ależ, ależ! Pani Marty, nie musi mi pan przedstawiać. Przecież 3 razy w tygodniu razem ćwiczymy. Bardzo mi miło. Zaszczyt. Marta Podolska. Maliszewski, to my jeszcze lecimy. Tak, gdzie ty znowu chcesz lecieć? No może dla mnie sałatka z owoców morza, a dla męża zmarzona Miluna. Miluna. Z Pacyfiku. Ludzie kochani. Bo mąż przepada. Koniecznie musicie nas państwo odwiedzić. Koniecznie. Pani Marta, mamy tyle wspólnych tematów do omówienia. Człowiek ma albo wyniki, albo wymówki. Ja cały czas to mężowi powtarzam. Nie powiem, jakieś tam wyniki w tej swojej orkiestrze ma, ale w domu wymówka goni wymówkę. Reniu, nikomu to nie obchodzi. A szkoda, bo akurat ciebie powinno. Jedło wstydnie. A mąż jest wielkim admiratorem pana talentu. O! Naprawdę? Dziękuję. Ale na ostatnim koncercie tak pan pięknie... Całej orkiestry mogłoby nie być. Nie. Jak mogłoby nie? Przecież każda nutka... Panie Robercie, coś o tym wiem. Mam męża dyrygenta. Bo to jest najlepsze. Nawet o nim w gazecie napisali. No co zagra też na pianinie i komponuje. O, a co pan komponuje? Jakby pan tak mógł zanudzić w 2 słowach? Nie komponuję. Kiedyś komponowałem. Teraz już nie. O. Przez ciebie znów nie mogę spać, już nie pragnę snów, gdy jesteś tu. O, to znam to. Tak. Kochani, a może byś to dołączył do repertuaru? Pani Marta tak pięknie zanuciła. Dołączył, przecież repertuar jest zamknięty. Gramy Malera, Lucewicza. Złości się, bo nie o nim napisali. A to prawda, jest najlepszy. Czasem coś wydaje się tak blisko, a jest tak daleko. Ja mówię o tych statkach. Dzień są takie malutkie. Gdzieś tam je widać na horyzoncie. Nocne światełka wydają się tuż. Wystarczy wejść do wody i do niej dopłynąć. Teraz spróbowałem. Żartujesz? Podpłynąłeś do statku? No. Tato, ja nawet nie wiedziałem, że ty pływać potrafisz. Liceum, wiesz? Pomyślałem sobie, że jak mi się uda, to znaczy, że wszystko mi się uda, że nic mnie nie pokona. I co? No głupota. Są za daleko. Mało się nie utopiłem. Ale spróbowałeś. Walczyłeś. No. Marta! Trzeci tydzień!
ciąży. To się stało. Z kim? Jak to z kim? Z tobą. Słuchaj, masz Bohora. To serwisko. Mnie w tam nie mieszaj. No to jest twoje dziecko. Bo chciałem, kurwa, mnie w to nie mieszaj. Krzyszkę! Wstawaj się, chyba już właśnie. Lusia. Ile? Ilusia, Lusia. Dzień dobry, Pani Ludmiło, Pani Profesor. Coś się stało w sobotę? Panie Robercie, musimy zacząć działać jak jedno ciało pedagogiczne. To jest ostatni dzwonek. Proszę bardzo. Przepraszam, bo taki jest rozgardiasz. Proszę. Pije pan? Słucham? Pije pan? Piję, co? A nie, nie, nie piję. Znaczy czasem tak. Do późna odrabialiśmy matematykę i te poziomy i ta katastrofa. Nie radzi pan sobie? No, przyznam się pani, że poległem. Rozumiem. To musiało być straszne, stracić żonę, wychowywać samemu syna. Oj, skaraczył się pan? To nie, to nic, to obrazek spadł. No proszę pana. Szybkaś rozgad. Nie, no to naprawdę to jest... No właśnie, wracając do matematyki, do pociągów, proszę. Robercie, te pociągi, one muszą na siebie wpaść. No właśnie, ja liczę na to, że się uda uniknąć takiej katastrofy. To nie będzie katastrofa. To jest piękne.
Muszę z tobą porozmawiać. Chciałam ci coś powiedzieć. Posłuchaj. Robiliście seks? Tak. Co teraz będzie? A teraz, teraz będzie śniadanie, bo po seksie co jest? Śniadanie. Proszę bardzo. Wsadzone od serca. Jak miło. Czy dzisiaj też będzie się robić seks? Co? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, proszę. Robert, marzysz o tym, żeby dopłynąć do statków? Walcz! Lepiej dobrać się od pasji i stracić pasję! 6, 5, 6, 6. 2, 1, 0. Zapraciłem się w pasję. Święty Mikołaj. No. Zostałem ze świąt. Twoja kompozycja. Ale zrobimy to po moim, dobrze? To znaczy? Z moimi muzykami. Myślałam o Urbaniaku. Urbaniak przy Gugulaku. Drągalu i Waldku to jest maniołuszko. Zobaczcie, jak chłopaki wymiatają. Świadra to jest praktycznie cały, ale co za koncert mów, no? No, koncert. Taki wiesz, ogródkowy. Podzemujemy trochę. A chłopaki będą? Cholera, no po prostu zabiło mnie, no.
Co cię zabiło? No taka mruwa mnie zabiła, no. Z takim, wiesz, no. Chociaż nie, czekam. Nie, sorry. To ja ją zabiłem, teraz to widzę. Mi się, kurczę, w błąd wprowadził, no. O nie. Tomek nie może pić. On ma nadciśnienie i dwójkę dzieci. To nie jest wiek na celibację i włóczenie się z dziwkami po knajpach. Ale jeden grilla was chciałem tylko zaprosić. Piję harmonik do ciebie. Robert? Cześć, domu, wszystko w porządku. Słuchaj, wpadniecie na grilla? Nie jest to niewykluczone. Co, jutro? No, tak, będę. No, to super, no. Ale co przyniosę? Ale to się nie ma, to wszystko przyniosę, no. Dobra, no nara, pa. A ty czadyka. Panowie, kurwa! To jest właśnie na pomarzeń. Przykojarz marzenie i w ten sposób nigdy o nim nie zapomnisz. Można za kogoś? Dałbym za tatę, jak pojechałam do statków. A to chyba ty. Stara ciebie. Piękny medalik. Dlaczego go teraz nie nosisz? Nie medalik, a talizman. Wyższy nie mam go do morza. Dlaczego? No tak. Okej, nie chcesz o tym mówić. Bo mnie wkurzył ten medalik. Zawsze przynosił mi szczęście, a jak co do czego, to mama umarła. A możesz dochować tajemnicy? Oczywiście. To już też powiem. Tylko to jest sprawa, o której wiem tylko ja, tata, dziadek, i pewnie szef internetu, ale to podobno nie wszystko. Okej, będę milczeć jak zaklęta. Bo moja mama... Tak naprawdę nie była moja mama. Znaczy... Była, bo ją kocham, ale to nie ona mnie urodziła. Rozumiesz? Bo to skomplikowane. Nikt nie poznałem tej mojej pierwszej mamy. Chciałeś poznać? No poznać. Nie byłoby źle. No weź tu. No ulokuj to. U co? No ulokuj na co? Bardzo dobrze. Ulokowane? No. Zobacz. To są Hawaje. Tam kiedyś popłyniemy. Zdjęcia kutra nie miałem, więc wkleję ślizgacz. Chyba może tak być. Nie pytaj. A ta pani? To moja przyszła żona. O, a na co urodzono? Bo ma fajne imię. Szkarlet. Szkarlet, jaki duży ludzie kochani. A ta kolika? Lubisz ją? No, pewnie. Tak? Ładne są. Jaki się myślał? No, nie za kolana, nie myślał, że nie za kolana. No, trzymaj się, stoisz na krawędzi. No, gdzie nie? Matka, stoi na krawędzi. O, pełna profeska. Robert, no co się stoi na krawędzi? Robert! Czekaj, Robert. Uważaj, ma drażnienie kolano. Dobry panie Stefanie. Dobry. Robert, trzymaj mnie. Co? Robert. Przepraszam, Emo. Morawski Waldemar. Weź się ten. Ściskaj go. Ta podocka mnie, wiesz? Kto by pomyślał, stary? Ty? Co? A co się? Nic. To jest moja Emilka. Pamiętasz wujcia? Nie. No ja nie przyszedłem. Wyrosłaś. Wyrosłaś. A ty gdzie masz ten swój saksofon? No to już sprzedałem, nawet nie wiem gdzie. Naprawdę? Robert, ale jak nie wyczynię za mocno.
Tata! Tata! Wszystko masz drażliwe. Albo nie robię nic. Niech pani Marta pomoże. Bo... Pani Marta. O, bardzo pani dziękuję. W porządku? Bardzo pani dziękuję. Droga. No, chcę tak podziękować, nie? No nie, no dobrze, no. I głęboki wdech i... Ale to żarówki będą na oczach. Na oczach przy... Nie żyjesz, byś miał pod oczami żarówki. Wiesz, ja jak gram, to siedzę. A ty jak siedzisz, to byś miał na oczy. Zaprosiłeś starego? No, nie ma problemu, no bo wiesz co, to szalałeś zupełnie? Ale pan Jelina tak nam natarła, że wiesz. Nie. No, nie? No, Robciu. Pięknie to wszystko urządziłeś, światełka, luks. No, właśnie, tak. A, tutaj coś ku pokrzepieniu. O, no, dziękuję. Tylko Tomek nie może pić. Tam było. To są nasi przyjaciele. Gugulakowa. Wołk Majchrzewsk. Miło, bardzo. Nasze dzieci. W każdym razie, Robert, się bardzo, bardzo cieszysz. No to są wycięki, co to jest? Spokojnie. A gdzie jest Potocka? Nie wiem, nie znam prawie nikogo, nie wiem, nie przychodzi. Ale to jest nie do wytrzymania, Ludwik. Co? Rygi! Jesteś pewien, że jesteś od Baniaka? Daj im szansę. Skrywają się. Przez ciebie znów nie mogę spać. Już nie pragnę snów, gdy jesteś tu. Wiem, że ta chwila może dać coś jeszcze nam, więcej od słów. To w nas istnieje to, co ma na zawsze trwać. To w nas swe miejsce miłość ma. I nieraz usłyszysz obok szept, który znasz. Nie bez nas nie może istnieć świat, jak my bez siebie już, jak noc bez snu. I teraz będzie tylko tak, jak miało być, na zawsze już. Zawsze trwać, to w nas.
Co ja myślałam o jakiejś fajnej szkole dla Filipa. Skarżył się? Że mu nie idzie z matematyki, ale... Nie, po prostu pomyślałam, że Filip powinien chodzić do normalnej, czy lepszej szkoły, prywatnej. W Anglii najlepiej, albo w Nowym Jorku. W tym wieku błyskawicznie nauczyłby się języka. W Płucku też się nauczy. Ale... Marta, ja wiem, że to... Może nie zawsze tak wygląda, ale ja sobie daję, ale... Może pojedziemy jutro do Warszawy. Jutro? Co? Ja mam próby. No ale ja muszę... Muszę się tam pojawić. Muszę dopiąć kilka spraw. No nie da rady. No dobra, a co byś powiedział, jakbym zabrała Filipa i dojechał byś do nas w weekend? Wiesz, co chcę powiedzieć? Jedź ostrożnie, uważaj na siebie. No to chyba wszystko, co chciałem powiedzieć. I nie szarż! Generalnie to co? Dobrze jest to. Z czym? No tak w ogóle i... A z tym? I z tym czym? No z... A z tym? Stary, a nie masz tego powiedzieć? No weź, postaraj się. No lecą, trochę, no wysłuch się. No. Powiedz, seks. Nie. No, ale no. Stosunek płciowy. Nie. Para. Ba. No słuch, ale powiedziałem tylko pojedyncze powiedziałem. Nie, no ale dobrze, bo to wiesz, pierwszy nas jest najtrudniejszy. Jeszcze wyżej. Dobra, tak, tak, no. Okej, no wrzućcie w tył. Nie, do przodu, do przodu. Raz, dwa, trzy. Super. No, cześć synek, no co ty się do ojca nie odzywasz w ogóle? No bo zalatany jestem. Ale poczekaj, powiedz, co tam u ciebie? No super, byliśmy na basenie i na trampolinach. Dobra, tato, muszę kończyć. No ale poczekaj. Co? Filip? Tak. No wiesz, Robert, no i po co te nerwy, te rozbiegane oczy, stary? Już zabrała ci syna, rozumiesz? To już nie jest tylko to, rozumiesz? To jest to. Co? Nie, dobrze, ja nie rozumiem, co ty mówisz, Robert, ale nie tłumacz, ja wiem, rozumiem. Jakby... Cały świat już twój, jakby mój. Chodź.
Cześć, piękna. Cześć, Michał. Zagrasz dla mnie ten kawałek? Wiesz, że ja nut dostaję codziennie. Ale to jest coś wyjątkowego. Mówisz? Tak wszyscy mówią. Cześć, a wy co? Jak to trwa? Niespodzianka. Przyszliśmy pośmiertnić, jak to mówią niektórzy, nie? Kartami. Kto? No. No i na pewno niektórzy, jakiś grono karciarzy tak w ten sposób mówią, nie? Co z tobą? No przecież ludzie kochani, kobieta wyjechała do się ojca, zapraszam na piwo, nie? A szacuneczek się jakiś należy. Hmm? O, widzę, ułożył się jakoś, tak? Zawsze mówiłem, że kobitka dla ciebie. A i Filip będzie miał matkę. No coś jest. Robert, no... Idiotem. Prywatna posesja. Mam bardzo ważną sprawę, naprawdę. Proszę pana, no. Chwila. Te blachy nie były zgłoszone. Proszę stąd odjechać. Dupę sobie wstać! Blachy! Tam zaraz... Dupę. Proszę cię. Nie, nie mówcie, masz się spotkać z takim muzykiem. Z jakim muzykiem? Z takim Urbankiem, Urbankiem. No co, masz tylko 4 płyty? Urbaniakiem. Urbaniakiem, tak. To jest super muzyk. Marta dała mu twoje nuty i powiedziała, sieci słuchaj, bo jak nie, to będziesz tego żałować. I nie mu kopara opadła, jak usłyszał. I teraz macie lecieć do Londynu nagrać płytę. Z jakąś jeszcze Dudziek. Tylko ty nic nie wiesz, pamiętaj. Już? No tak. To idź teraz i spokój. Ale tato! Proszę cię, rób co ci mówię. Bez sensu.
się stało? Wiesz, nie wiem, co mam ci powiedzieć. Nie wiem, czy chcę słuchać jakichś twoich tłumaczeń, jeżeli w ogóle masz ochotę się przed mną tłumaczyć. Jak mogłaś? Zaufałem ci. Wiem, że to wszystko nie wygląda tak, jakbyś chciał. Wiesz co, dobrze, powiedz mi jedną rzecz, dobrze? Jedną rzecz. Ja mam to wyjaśnić Filipowi, czy ty to zrobisz? Zależy mi na tobie. Już dawno miałam to zrobić. Powiedz. Będę czekał w ogrodzie. Nie powiedziałam, że jestem twoją. Że cię urodziłam. I zostawiłam. Bolało? Bardzo. Jak mnie rodziłaś? Tak. Mama opowiadała mi o tobie. I nie znałam twojej mamy. Ale ona się znała. Nie sądzę. Wiem, że cię skrzywdziłam. Przepraszam. Ty co właśnie szczęśliwa. Mama mówiła, że jestem skarbem jej i taty i że mnie bardzo kochają. Ale to ty jesteś nieszczęśliwa. Bo też mnie bardzo kochasz, ale nie możesz ze mną być. Miesz wspaniałą mamę. Nie chcę mieć trzeciej mamy. Już najgorzej, jakby to była Stefańska. Ble. Zawsze będę twoją mamą. Obiecuję. Shine through the light.
Państwa, bardzo dobrze wiemy, że kochasz sport, ale dzisiaj chcemy porozmawiać o podróżach, bo zdobyłaś już maraton, nurkowałaś w najgłębszych jaskiniach świata, skakałaś ze spadochronem. Czym zamierzasz nas teraz zaskoczyć? Za kilka dni wyruszam ze swoją ekipą do Amazonii. Chcemy dotrzeć do Indian Huaorani, którzy wciąż jeszcze żyją w tej cywilizacji. Czyli jednak nie odpuszczasz. A jak masz marzenie, robisz wszystko to, co powinnaś. Naprawdę się starasz. I się nie udaje to, co ty. Wtedy zmieniam priorytety. Nie rozpamiętuję porażki, ale z zapałem ruszam w innym kierunku. A skąd ten zapał w takim razie? Bardzo wcześnie straciłam prawdziwy dom. Właściwie wszystko, co osiągnęłam, zawdzięczam mojej sportowej rodzinie. Wolę walki i siłę, żeby ciągle przejść do przodu. Ale wiesz co, jak mówisz o woli walki, o sile, tarciu do przodu, to to świetnie brzmi. Jest godne podziwu. Ale tak na koniec dnia, to po co to wszystko? Chyba chodzi o to, żeby być szczęśliwym, prawda? Marta, a ty jesteś szczęśliwa? Marta? Wiesz co? W przyszłym tygodniu moglibyśmy przemalować twój pokój. Miałbyś nową tapetę? Klasa. No, żebyś miał taki pokój, jaki byś chciał mieć. To jest pokój. Co, masz kontakt z walką? Skłamała, ale ty też się bałeś. Może nieprawda? Prawda. Ale to nie jest... To nie jest takie proste. Ona mówiła, że Marta jest dobra, tylko bardzo nieszczęśliwa. Ale mnie kocha. To było dawno. A mama chciała, żebyś został gwiazdą w Londynie. Co ty mówisz? Mama nigdy nie chciała, żebym... Ta mama, tak? Jeżeli chcesz, to możesz się z Martą spotykać. Dwa razy bangę poproszę. Dzieciom zasmakowała. No. Bangą dzieci truć? Co? No bo to gówno nie ryba. No ludzie kochani, no dali jazdę tym wszystkim. Nie, jak nie mogę. Wiecie, gdzie ta panga pływa? W ściekach pływa, w Bangkoku pływa. A czym się żywi? Gównem się żywi. Nie teraz. Koniec, zamykamy w ogóle. Ryby śmierdzą, odeszli, poszli, nic nie ma. I szanujcie się, kochani. A kuś tajtem będę wszedł. Chcę rzec! Wolność, kochani!
przestawiało ci się na stare lata, czy co? 20 lat za późno. Sprzedaję tę budę i cześć. A to jest całe twoje życie, to. Jakie tam życie? Gówniane życie. Gówniana robota śmierdząca i tyle, no. A z czego będziemy... Z czego będziesz żył, co? Z czego? A zaraz ci powiem, ze szczęścia. Jadziu! Pani pokażę tę mapę, dobra? Ja. To jest moja mapa marzenia. Za nie wykituję te wszystkie prasowie, ale... Jak? Ja? Z czego te budy? Kupuję kamera. I jedziemy z panią Jadziu. Tata. No? Jak ktoś panią Jadzie zmuszał, to... To jest mobbing, wiesz? No ja, mobbing. No, objedziemy całą Europę, będzie jeździł wodze morza, pili wino i mu kochali szlatarzy. Jo? No co tak patrzysz? Ty jeźdź tutaj krajem w swoim tydzole. Żyć to wszystko w cholerę i weź rób to, co lubisz. No. Fajne to jest. Przemowę, ale tym występem wszystko mi popsułeś.
potrafisz mi wybaczyć. Ja też. Ja też czuję, że cię kocham. Pokochałem cię. Pokochałem cię, mimo że nie chciałem. Walczyłem z tym. Gdzie jest Filip? Widziałaś go? Nie. Nie rozmawiałaś z nim? Nie, nie. Nie pisał mi tylko, że zajmie się dziś spełnieniem marzeń. Pięknie, co?
Dziadek zamknął smażalnię, my wyrzucili z roboty, Marta nie leci do Amazonii, no, talizman działa. Całe szczęście! Drodzy słuchacze, przed Państwem Robert Turski z zespołem i bezwstydnie zdolna Gaja Hobby. Całe szczęście znów się budzę obok Ciebie. Ty wiesz, jak łatwo zgubić się. A przy Tobie czuję się. I na szczęście, całe szczęście mamy siebie. I nie strasznie padający wokół deszcz. A nie uważasz, że mężczyzna to jest jak sinus i kosinus? Raz góra, raz dół? A przy odpowiedniej kobiecie to może stać się tym tangensem, który mocno pnie się do góry. Nie możesz. Czy ja to raczej tak się pnę. Tak? A jaka jest definicja na tangens? O matko, no to jest tam, czy ten, czy jest stosunek? Thank you.